Szczęść Boże, dzisiaj chciałbym powiedzieć dokładnie o objawieniu świętej Katarzynie. Czy to jest objawienie zatwierdzone przez Kościół i to dotyczy dokładnie grzechu homoseksualizmu. I tu pragnę jeszcze podkreślić, że święta Katarzyna jest doktorem Kościoła i patronką Europy. Czyli można by powiedzieć, że patronką Europy. Ona urodziła się w średniowieczu, zaś ona jest patronką Europy, czyli dokładnie patronką dzisiejszej Europy, patronką tych dzisiejszych czasów. Czyli to jest bardzo ważne. No i oczywiście to objawienie zostało zatwierdzone przez Kościół, więc pragnę je przeczytać. To mówi dokładnie Bóg do świętej Katarzyny w objawieniu. Grzech o grzechu homoseksualizmu. Grzech ten jest tak obrzydliwy dla mnie, który jestem najwyższą i wieczną czystością, że przez ten jeden grzech zniszczyłem 5 miast wyroku mej boskiej sprawiedliwości, która nie mogła go ścierpieć. Tak wstrętny był mi ten grzech. I nie tylko mnie, lecz i samym diabłom, których ci nieszczęśnicy obrali sobie za swych panów. Czyli kto to są ci nieszczęśnicy? To są ludzie. Ludzie, którzy obrali sobie, dokładnie tu jest napisane, no, demony, diabły, za swoich panów. No i dalej. I tutaj jest o tych diabłach dalej. Nie aby czuli od razu do złego, nie lubią oni dobra, lecz z powodu swej natury, która była naturą anielską, odpycha ich widok tego potwornego grzechu popełnianego obecnie. Czyli same diabły tak reagują. Kiedy dochodzi do samego grzechu, odpycha, to jest jak napisane w tym objawieniu, odpycha ich ten widok dokładnie tego grzechu, właśnie popełnianego obecnie. Wprawdzie rzucają, i tu jest bardzo ważne, wprawdzie rzucają oni zatrutą strzałę pożądliwości, lecz gdy dochodzi do samego grzechu, uciekają z powodu, który ci podałem. Czyli to jest dokładnie z tych objawień. I tu jeszcze chcę powiedzieć, o co chodzi w tym ostatnim zdaniu. Wprawdzie rzucają oni zatrutą strzałę pożądliwości. Czyli rzucają zatrutą strzałę pożądliwości, czyli to są dokładnie podniety. Czyli kobieta może zacząć czuć podniety, czyli to jest dokładnie ta strzała pożądliwości do drugiej kobiety. To nie jest żadna miłość. I tu już ja pragnę to podkreślić, że to nie jest żadna miłość, tylko to wszystko funkcjonuje na podnietach. Czyli mężczyzna, tutaj jest taka sama sytuacja, kiedy ten zły duch się przyczepi, bo to jest zły duch, duch homoseksualizmu dokładnie. Ja tu nawet powiedział duch nieczystości, ale to jest duch homoseksualizmu. Czyli kiedy on się po prostu przyczepi, wtedy jego takim uderzeniem mocnym jest ta strzała pożądliwości, którą on rzuca, tu w cudzysłowie rzuca. Czyli dokładnie człowieka nabija, że tak powiem, podnietami do osoby tej samej płci. Czyli o to tutaj chodzi. Czyli teraz świat mówi całkiem inaczej. Czyli co mówi świat? Świat mówi, że to jest normalne. Świat mówi, że kiedy już małe dziecko, przykładowo dziewczynka, czuje się chłopcem, to znaczy, że ona jest chłopcem. Że odwrotnie jest tak samo, czyli mały chłopiec czuje się dziewczynką, to jest już dziewczynka. Czyli to jest fałsz. To jest całkowity fałsz. Czyli dlaczego? Teraz dlatego jest tak spostrzegany świat, powiem szczerze, ponieważ świat się coraz
bardziej oddala i bardzo się oddalił od Boga. Dlatego też tutaj mają pole do popisu, do manewrowania, zwłaszcza na tych ludzi, którzy są oddaleni od Kościoła, właśnie te po prostu złe duchy, które no, działają w tym świecie. I tutaj chodzi teraz o to, żeby wiedzieć, że ten świat jest, to jest ten świat duchowy. Czyli oczywiście są dobrzy aniołowie, którzy nam pomagają, są święci, którzy nam też pomagają, ale też są złe duchy. Kiedy my jesteśmy na tej złej drodze, czyli nie jesteśmy z Bogiem, zaś idziemy tą złą drogą, drogą można by powiedzieć takich wygód, szukaniem jakichś takich zachcianek, nie wiem, ktoś może jest bogaty i tak dalej i już nie wie czego szukać, wtedy może się to pojawić. Czyli wtedy może bardzo często właśnie takie coś wystąpić, czyli może się dokładnie pojawić ten duch, że no i po prostu ta osoba wtedy w ten sposób myśli, no jeszcze tego nie próbowałem na przykład. Nie? Czyli może to być na przykład w ten sposób. Często też jest tak, czyli na to pytanie też potrafię odpowiedzieć, dlaczego mężczyzna zaczyna się przebierać za kobietę, bo się czuje kobietą, bądź kobieta za mężczyznę. No to tu powiem, tutaj jakby troszeczkę odnośnie swojego doświadczenia, dokładnie o tym duchu nieczystości. Czyli on często przedstawia obrazy. To są obrazy erotyczne. Tutaj może również przedstawiać obrazy i posługiwać się tymi podnietami, dokładnie co święta Katarzyna właśnie ze Sieny opisuje. Czyli może być coś takiego, że mężczyzna może zobaczyć przykładowo taki obraz, że maluje sobie usta. No i w tym momencie, jeżeli przyjmie to jako swoje, czyli zacznie się temu przyglądać, jak wygląda i tak dalej, to do tego momentalnie dochodzą podniety. Czyli dokładnie to, co święta Katarzyna mówi ze Sieny, czyli te zatrute strzały. Czyli w tym momencie, kiedy ten zły duch zacznie działać tymi zatrutymi strzałami w stronę tego mężczyzny, jemu to będzie się podobać, ponieważ te podniety są pewnego rodzaju przyjemnościami. Czyli jeżeli zacznie to robić, przykładowo malować sobie usta, przebierać się za kobietę, wtedy te podniety będą jeszcze bardziej narastały i wtedy ten zły duch, on nie odstępuje. On trzyma w tych podnietach. Czyli o to tutaj chodzi, w tej przemianie i też tutaj chodzi o kobietę, bo kobieta może się oczywiście też poczuć mężczyzną. No i tu też jest to samo, czyli to samo dokładnie co mówiłem, czyli też pewne obrazy może zobaczyć, może po prostu zapragnąć być mężczyzną. Zresztą pragnienie to nie jest żadne jej pragnienie, to jest obraz po prostu przedstawiony jej jako mężczyzny. I do tego oczywiście dochodzą podniety, czyli dokładnie te wszystkie przyjemne odczucia. Na tym bazuje właśnie ten duch homoseksualizmu. Czyli ja wiele razy już mówiłem, korzystałem też z książki Edyty Stein, Wiedzy Krzyża. Tam na stronie 118 są wymienione trzy duchy, które dręczą człowieka po nawróceniu. Czyli tam jest duch bluźnierstwa, jest duch skrupulanctwa i duch nieczystości. I człowiek z tymi trzema duchami się spotyka po nawróceniu. To ma oczywiście etap oczyszczenia, czyli tutaj chodzi o oczyszczenie.
No i to ma na celu udoskonalenie duszy, ale też trzeba walczyć z tymi duchami. Zaś tu mówię o tym duchu nieczystości, jak on działa i też oczywiście tutaj biorąc pod uwagę objawienie świętej Katarzyny, które jest zatwierdzone przez Kościół i która jest doktorem Kościoła i patronką Europy, czyli dokładnie dzisiejszych czasów. Czyli jakby chcę, żeby z tej perspektywy też popatrzeć, żeby tego nie negować, żeby tego nie odsuwać, żeby nie mówić, bo to było kiedyś, bo to było w średniowieczu, teraz jest coś innego. Ja myślę, że nie. Myślę po pierwsze, że dla Boga nie ma czasu, bo tak jest. Bóg jest poza czasem. Dlatego to wszystko, co się dzieje, dzieje się w jednym czasie. Zaś dla nas się tylko czasy zmieniają. Dlatego te objawienia jak najbardziej one są prawdziwe i wiarygodne. Także tym dzisiaj króciutko się dzielę z Panem Bogiem.